Siemaneczko wszyscy ludzie, z tej strony Matinho i witam was w przeglądzie patcha 3.5. Omówienie już mamy za nami, jeżeli ktoś z was przegapił omówienie patcha, zapraszam do nadrobienia, ale myślę, że przegląd patcha będzie o tyle, myślę, zadowalający, bo będziemy mogli zobaczyć nowości, które będą w nowym patchu. Wszystkie omówienia już mówiłem wcześniej, teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grze i zrobimy kilka rzeczy, o których właściwie wy sami nie wiedzieliście, albo prosiliście, albo też postaram się w miarę szybko to zrobić, bo wiecie, że różnie z tym bywa. Sezon trzeci, runda piąta rusza, mamy nowy wygląd i teraz... Tak, to jest farma. I to jeżeli ktoś z was nie wie, to z mapy Rim Royal. I nawet widzę, że inaczej wygląda niż normalnie w grze. Może tam pozmieniali specjalnie na to, żeby przygotować nową tematykę. No już na pierwszy rzut oka widzimy Zina. Brońka całkiem ciekawie wygląda. Patrzy, czy grasz casuale. Prezentacja! Pozdrawiam oczywiście Fiddana. Więc przechodzimy sobie do biletu rozgrywki. Taki wstępniak od razu. Tylko wiecie co, ja sprawdzę, czy dźwięki są wszystko w porządku, bo nie miałem okazji tego sprawdzić. No, jest na 90, to teraz będzie na setce. No i oczywiście, jak zwykle, bilet rozgrywek za 600 kryształków, 1500, jeżeli ktoś chce wcześniej. Ale jak zwykle, nie polecam kupowania za dość drogie, bo w szczególności, że teraz nie ma to totalnie sensu. Wyzwania oczywiście są. Zaczynajmy sobie przygodę. Zobaczmy, co to oczywiście po kolei. Tyra na pierwszy ogień. I to dosłownie. Akurat po roce akurat. Pamiętajcie, a właśnie, oczywiście kilka rzeczy. Łapka w górę, jeżeli ktoś oczywiście spodobał się ten przygląd patcha. Jeżeli dajcie w dół, dajcie znać dlaczego. Oczywiście możecie przekazać znajomym o nowych zmianach, jeżeli ktoś nie wie. No i oczywiście wszystkie te rzeczy będą dopiero za miesiąc, kiedy akurat ten odcinek wleci, to będzie już mniej niż miesiąc. Konkretnie ujmując, nie wiem kiedy, chyba 25 dni. Możliwe, że to jest 25 dni, a jak nie, to tak jak już mówiłem, mniej za miesiąc. Trzecie informacje. Poza tym macie wszystkie informacje. Serwery PTS, właśnie, zapomniałem powiedzieć. Bo będę takie pytanie, Mateo, skąd masz już to od razu patcha? PTS, ludziska, Public Test Server, gdzie można przetestować sobie nowego patcha. Informacje i ilość dni macie od razu tutaj na ilościach punktów na rance. Albo w Battle Passie, jeżeli Tyra. jesteście normalnie w grze, to powinniście mieć tutaj. Tutaj macie wszystko podane, kiedy jest co zakończone. Wracając do naszego Battle Passa, Tyra już widzieliśmy, awatarek i ramka. Ramka jest nawet całkiem fajna, kolejna z tematyków, no i myślę, że... A, i oczywiście nie wiem, czy będzie pokazana, jaka będzie ramka za 500 pochwał, bo na Poland już jest rzucona. Jeżeli damy radę podrzucić, to dowiecie się. No oczywiście wzmocnienia, gold, kryształki. Będę pokazywał wszystko, co będę mógł. Nie będę oczywiście wszystkiego zdradzał. Tutaj nie podano informacji. Będzie oczywiście też Wora. To jest emotka za Battle Passa. Graffiti. Jeden z pierwszych, które można było zobaczyć sobie w patch notes. Boosty. I za Vivian. 10 level A. Oczywiście muszę to też powiedzieć, bo szczególnie dla nowych graczy, jeżeli chcecie pozdobywać rzeczy darmowe, to tylko z tego rządku. Jeżeli na przykład już biliście tam któryś tam level 30, 40, czy tam nie wiem, 90, nie martwcie się, kupując Battle Passa nie resetuje wam się do zera. To jeszcze taka dodatkowa informacja. Dalej oczywiście nic się nie zmieniło. Dalej co poziom 500 tysięcy expa. No, muszę wam powiedzieć, że ten skin trochę wygląda. Wszystko maksymalne. Wolałem się Tyra. upewnić. I kurczę, ja wam powiem, że mi już się ten skin już bardziej podoba. Nice. I o to chodzi. Chociaż myślę, że... Słuchajcie, to jest public test server, gdzie możemy na przykład powiedzieć, że na grafice na przykład czegoś brakuje. Więc możecie dać znać... A, i właśnie to chciałem też o tym wspomnieć, bo zapomniałem dodać, że jeżeli znajdziecie jakiekolwiek błędy, bugi lub czego co brakuje, dajcie znać na serwerze Paladins Poland w zgłaszaniu błędów, albo na grupce Paladins Poland, albo i ogólnie też w Paladins. Lecimy dalej. Skrzynie, oczywiście. Graffiti kolejne. Fajnie też to wygląda. Już jeżeli ktoś widział już ten obwinia, to już zna moją opinię. Poszukiwaczka wiedzy. Myślałem, że to będzie jakieś eventowe. A to proszę. Jakie fajne. Bucik, ten stworek. Właśnie nie wiem, czy ten stworek z czymś może być kojarzonym. No pokażcie tego kota! No nie, będzie tego kota, dawać tego kota, no nie, nie zobaczymy tego kota. No nie ma Tyra. koteła, dobra, trudno.
Niestety nie zobaczę. To jest taki fajny kotek. Nie, może postaram się jakoś rzucić, jak nie, no to trudno. Może zdołam jakoś coś innego wymyślić, a jak nie, to trudno. No, jedynie za pośrednictwem tego obrazka możecie zobaczyć. Co to jest? Kolejne skrzynie, kryształki. I am the magical honey king. Fajny od razu voice. I słuchajcie, od razu już powiem, czy będzie zmienione te bombki. Informacja jest taka, że w ogóle chyba kolorystyka nieco jest taki bardziej włochaty niż taki, co było na grafice. Możecie sobie porównać, bo ja oczywiście będę te grafiki wrzucał specjalnie, żebyście mogli sobie porównać. No myślę, że będzie jakiś malutki update. Co do tych bombek. Właśnie widziałem na Twitterze jedną rzecz, że te oczy na przykład będą lekko zmienione, ale czy będzie po PTS-ie? Mają miesiąc na to, ale czy zrobią? Nie wiemy. Może będzie po jakichś update'ach, a jak nie po update'ach, to dopiero wtedy za miesiąc, mniej niż miesiąc, zobaczymy, czy będzie coś tu zmienione. Jak nie, no to będziemy musieli czekać na któregoś patcha, to wtedy może to usprawni wygląd tych bombek. Tytuł, chowaniec, wzmocnienia, naturalna 20, awatarek rozjarzony duch, kolejny tytuł, aspirujący nekromanta. O, jest tutaj graffiti poruszające się. Nigdy nie umie uniknąć ciosu. No i Zin! Zinek. No, wygląda fajnie. Kurczę. Widać, że po waszych opiniach ten Zin naprawdę fajnie się spisał. Zobaczymy zaraz, jak będzie ten za maksymalny poziom. Ale kurczę. Na razie nic nieciekawego tutaj, więc mało jakoś chyba takich rzeczy, które zawsze było w każdym stopniu. Dopiero w końcówce coś jest więcej. Czemu nie ma pokazanego już drugi raz? Ale ja słyszę Pepper. Envy Pose. To poczekajcie, to był Envy Pose, a tamto to był emotka, tak? Tak. Ta emotka jest podobno śmieszna, ale. Ach, no właśnie, nie widzimy tego. No Tyra. właśnie dlatego niektóre rzeczy będą wprowadzane, żeby tutaj chociaż ludzie mogli chociażby zobaczyć. O, udało się. Śmieszna. Śmieszna akurat taka emotka. Ale to będzie po prostu jako dodatkowa. To będzie po prostu jako dodatek. Ale widziałem w komentarzach, że ludziom się akurat spodobało. Rekolorek Tyra. do Tyrem. Też kurczę, zobaczcie. Ja myślę, że w grafice, jak dobrze pamiętam, ona chyba inaczej wyglądała. Tyra. No, jeden, drugi skin nawet fajny, ale nie, czy tutaj nie mogło być. O, zobaczcie, widzicie? Gdyby ten kolor był w kolorze tej z tyłu. O, właśnie. To może to byłoby nawet lepiej. Tak mi się wydaje. Że niektóre też te. Nie, no, myślę, że można byłoby rzucić bardziej tak tymi niemieckimi kolorami. Może. Nie, dajcie znać, czy może też wam to się tak podoba. Tutaj akurat awatarek. Wąsy w nocy. Tytuł pies kotła. Kolejne graffiti, które nie zobaczyłem. Co to jest? A, to jest tym Bob Kingiem. Ten drugi, którego. O, było przez chwilę. Dobra, zrobimy tak. Co by na to? Vivian. Zobaczmy ten kolorek. Do Vivian. No, czekajcie, momencie. Aż nawet specjalnie już teraz zobaczę to Vivian z tym kolorem. Nie, no jest właściwie tak sam. Na obrazku chyba mi się wydaje jest taka bardziej z koloru bardziej lekko może mocniejsza, ale tak to chyba. O, tam widziałem złotą, diaksową tak wcześnie. Dobra, wzmocniłem. Mistrz wiedzy tajemnej. No i diaksowa za 10. poziom. Setny poziom, przepraszam, dla 10. stopnia w tym sensie. Widzę awatarka, ten mroczniejszy. Mówię, no w niektórych chwilach coś fajnego, w sumie jednak nie. I am Niedźwiedź the polarny. magical honey king. No dobra, to może jeszcze chyba można byłoby zostawić, chociaż. Kurczę, te jego włosy, kurczę, nie wiem, czy są za długie. No zobaczcie, jak zasłania mocno. O Boże, już to widziałem, kurczę. Jak tam się leży na podłodze? Właśnie nie chciałem sobie zaspoilerować przed przeglądem, ale tak. Ludziska, to jest Envy Pose Corvusa. Taki będzie. Śmieszny, no dużo ludzi na to. O, widzę, że nic nie będzie z tego za 119, tylko z górnego. Zin! Kryształki Zin! 75 i Zin. Ten, co widzieliśmy na samym początku. O, no dobrze. Jeszcze te wszystkie rzeczy posprawdzamy. Potem w trakcie tych analiz podczas prezentacji.
Co my tutaj mamy ciekawego zadać? Szturmy, obrażenia, obrażenia, cel, cel. 30 tysięcy obrażeń, punktów zdrowia w jednym. Banalne rzeczy. 150 dalej jest. Użyj graffiti, zabij 250 czempionów. Tarcza, widzę, znowu została. Będziemy się męczyli. Ale mam już patencik na to. Kolejny. Użyj graffiti, zużyj ammo, dokonaj eliminacji. 1000 eliminacji? No i to chyba nie było. Oho, no to będziemy musieli dużo asystować. 250 śmiertelnych ciosów, łącznie 3 miliony obrażeń, punkty zdrowia 3 miliony. Osłonić tarczą, no będziemy znowu mieli tą zabawę. Zabij 5 graczy w ciągu 30 sekund. No to co? Blastery, Genos na otchłani i jeżeli ktoś się specjalizuje w szybkie zabijanie, to nie powinno być dla nich problem. Tyra, znamie, zabij 20 graczy podczas aktywności ognia krzyżowego. Talenty cios łaski musimy rozegrać i teraz mamy zadania. Zabij graczy lekkim karabinem maszynowym po tym, jak otrzymają obrażenia od drona z czujnikami, czyli ten Bobby Trap, jak mamy. Musimy trafić w rywala i potem zabić karabinem. Rozegrać talentem. 10 razy traf pojedynczą królewską bombą trzech wrogów. O kuźwa. Nie, nie gadać. 10 razy traf pojedynczą królewską bombą trzech wrogów? W sumie to jest łatwe, bo jeżeli zgromadzą się boty w jednym na przykład miejscu, rzucisz bombką w trzech graczy. Wiecie co to jest do zrobienia? Zabij trzech graczy makówką. Wywalenia. Chyba, że musimy faktycznie zabić makówką dosłownie. To już może być problem. Zabij 10 graczy królewską bombą. To jest chyba ten grappy bomb. Zin. Zabij złośliwością. Po trafieniu ich kontrą? Okej, okay, czyli musimy najpierw kontrować i użyć potem ulta. Wirem, łatwo. Też podobna sytuacja, jak będziemy... Możemy złożyć sobie talię pod wir. Z talentem dymem. Używając talentu. Widzę, że też worem musimy grać. Rozegraj mecz 3 razy używając talentu. I teraz dokonaj egzekucji 25 graczy przy pomocy gniewu zwiastuna. Czyli pewnie ten ult. Na to wygląda. Używając talentu. Zabij 20 graczy przy pomocy zabójcze kosy po trafieniu ruch mrocznym syfonem. Czyli to chyba ten prawy, a potem z F-ki. Chyba to tak to będzie wyglądało. Jak nie, to później podczas prezentacji postaci już wtedy będziemy wiedzieli więcej. Zabij 20 graczy do żyje robię, czyli battery crabę musimy trafiać. A Egida... Używaj ślisku zimnoognia przez 300 sekund i mani. Czyli F-kę musimy używać. I to przez 300 sekund, a więc musimy mocno postawić w kataliach. Znaczy wybuchem strzały. A, czyli blastshotem musimy trafić też podobnie jak z bombkami. Traf graczy odwagą, a następnie zabij ich obecnością. Odwaga, jak dobrze pamiętam, to jest prawy, a obecność oczywiście Q. Więc musimy zrobić podkompilację. Zabij 20 graczy przeładowaniem... Koks, dzięki. Zabij 20 graczy przeładowaniem plującej kobry. O kurczę, znowu będziemy się męczyli w reloading. No ale dobra, no będziemy bawili się maldambą. Przywrócić światło krzyżyca i przywrócić pod regenerację bakiem. Baka akurat będę mógł sobie... Będę mógł sobie polewelować, a ja w sumie też. No i takie questy. To tak wygląda. Dobra, słuchajcie, battle pass mamy za nami. Możemy teraz zobaczyć Worę. Znaczy, oczywiście będziemy tylko przez chwilę, bo prezentacja... Ja oczywiście wam zostawię na chwilkę tutaj z taką... żylkową, oczywiście lekko zasłanią, bo tam jest oczywiście napisane, ale będę oczywiście mówił oczywiście o tym, co to jest. No, powiem wam tak, Wora, nowa postać, już było to na showcase'ie, też podczas omówienia, ale to do tego jeszcze pewnie wrócimy. Wora oczywiście jest tutaj z Battle Passa, już widzieliśmy. Mapę oczywiście zrobimy sobie, zobaczymy w jakim formacie, czy będę robił spectata
z jakiegoś spotkania, czy będziemy robili jak ostatnio, wtedy jak robiliśmy na Frokaire. Pomyślimy o tym, ale możecie sobie zobaczyć screeny z map, które będziemy sobie oglądali. Ulepszenie tablicy wyników dla graczy... A, czekajcie, już wiem, co miałem zrobić. Chciałem zaprezentować kupowanie kryształków za free, bo wiem, że nie wszyscy wiedzą, że coś takiego istnieje jak kupowanie kryształków za free. Więc tutaj mamy oczywiście kup kryształy. I słuchajcie, tutaj niezależnie od tego, co byście tak wybrali, weźmiemy sobie na przykład to. Będzie ten menu working. Będzie naładowało tutaj. No jak widzicie, wszystko jest. Autoryzuj. Mamy. Nie musimy nawet wydawać ani jednego grosza. Nic tam nic nie obciąża, bo to są serwery testowe. Więc można oczywiście coś takiego zrobić. Poza tym, to nie koniec. DLC-ki też możemy kupować. Ja na przykład zaprezentuję przy zakupie pakietu smoczego, wy tam możecie mieć przeróżne. Zakup. Podobna sytuacja. Ładuje nam się. Autoryzuj. Proszę bardzo. Nawet odblokowało nam się biura rozgrywek dzięki temu. Będziemy mieli też takie komunikaty. Tyle. Słuchajcie, to macie na pełnej dyspozycji akurat, żebyście mogli sobie zobaczyć. Skrzyń macie właściwie wszystkie tutaj do odblokowania, jakbyście chcieli sobie coś podblokować. O właśnie, ten, jeżeli ktoś pamięta moje openingi skrzyń, no to właśnie o tej skrzyni miałem na myśli, że chciałem sobie to odblokować. Dlatego właśnie ja tego bardzo potrzebuję. Wiem, że jakieś pochwały się zmieniły. Zaraz zobaczymy, co się... O proszę, jednak zostało tutaj zmienione. Nie zwróciłem uwagi. Jest, nawet nie muszę pokazywać wam ramki. Jest pokazana, jak będzie wyglądała tam ramka za 500 pochwał. I powiem wam tak, różne są oczywiście oceny, ale mi się to akurat podoba. Za te pochwały, myślę, że akurat opłacalne. Fajnie wygląda, kolorystycznie też. Nie wiem, mi się ogólnie podoba i myślę, że to powinno wystarczyć. Dalej, tutaj jeśli chodzi o interfejs, nie będziemy jakoś chyba wnikliwać mocno. Przerobienie animacji. No nie wiem, czy ja wam po prostu wam nie pokażę w formie tego nagrania, takiego krótkiego, żebyście mogli zobaczyć. Dostosowywanie. No właśnie, i teraz przejdziemy sobie do awatarów. I teraz pytanie. Czy te awatary z wydarzeń będą teraz, czy no właśnie wydarzenie? Są te barwy w zależności od orientacji, a tak poza tym nie. To trzeba po prostu czekać na te wszystkie awatary później, jak będą te eventy. Krampus! Krampus! Ej! Kurczę, to nie wygląda. Rolka zacna, wygląd też. A kurczę, ludzie byli bardzo zadowoleni, że on wyszedł. O, nie dziwię się. Tylko mam nadzieję, że voice przełoży się tak bardzo mocno. Może oni nadrobią przy podkładaniu dodatkowo jakichś tekstów, efektów. Specjalnie te osoby, która podkładała na Krampusa. Cena? No właśnie, teraz to będzie bardzo dobre pytanie. Czy będzie tak samo wyglądać? 125. Nie wydaje mi się, żeby kosztował za 125 kryształków za taki skin. Na pewno nie za 125. Toż kto wie? Skrzynie niebezpieczne heroiny. Nie wiem, czy będą. Chyba za wcześnie byłoby tak udostępniane to akurat skrzynie, co? No, za wcześnie by było. Ale będą skrzynie. 4 listopada niebezpieczne heroiny. Przypomnę raz jeszcze, jakie będą w zawartości. Będzie mi w stylu miejskiego, pogrubczyni wampirów, Vivian Lian, plażowy patrol, Imani, wykuta stal, rewolworowiec Tyra, strój bojowy anioł Furia, żelazna dama Inara oraz niebiańska Ceres. Z drugiej skrzyni, która będzie 25 listopada 400 kryształków, to już teraz przypomnę, ta była za 300, będzie z Woro Gwiezdno Obrończyni, strój bojowy zabójczy bogów Adroxus, Barik Wykuta Stal, Dredge Omega, Strażnik Prawa Szalin i Obsydianowy Wierzchowiec, który był w DLC. A co do Wory, no właśnie,
Bardzo dobre pytanie, czy będzie ten skin normalnie do dyspozycji. Wora. My Harbinger. Jest galaktyczny. A, dobra, dobra, dobra. Jeszcze tak na szybko posprawdzajmy sobie te I am Vora. Wiecie, galaktyczna zdob... To był chyba ten, tak? Tak. Tylko galaktyczny zdobywca to chyba na pewno. Galaktyczna zdobywczyni, tak. Vora. Wow, chyba... O, teraz się załadowało. Strażniczka P3. To będzie za sezon pasy. Vora. A to ten Goldski. Dobra, czyli i tak musieliśmy wrócić do tych skinów, żeby pokazać. Ale te, co będzie w... ten, co będzie w 25 listopada, to wtedy może ten skin z Wory dojdzie. To wtedy zobaczymy, jak się prezentuje. O, tutaj mamy ten pierwszy z Zina. No i cóż, runda rankingowa oczywiście też obowiązkowa do zaprezentowania. Będzie oczywiście nowa runda, nie sezon. Oczywiście przypominam, sezon kończy się tutaj, też macie informacje podane. Rundy też są tutaj podawane, ile dni trwa. Tu też odbiega oczywiście informacja z ilością dni do następnego patcha. Będzie oczywiście gold skin. Awatar tutaj nie był co prawda zaprezentowany, bo tu jest zablokowany, ale będzie taki awatarek, jak pewnie widzicie na ekranie. No i tyle. Tak naprawdę tylko to się zmienia, to dalej jest aż do tych dni, które sami widzicie. Mapę oczywiście już też mówiłem, ale przypomnę, mapa Wyspa Żłaby, lodowe kopalnie kamieniowe, kamienna twierdza, kaskada Jaguarne, krybny, strzaskana pustynia, brama strażników. No i do tej pory zamarznięcie strażnicy za wzgórze w niebo wstąpienia, już angielską wersję też mówiłem w omówieniu, a na mapach rezerwowych, tartach plażowych, że jaskrawe motoczary oraz bazarek. Zmian już balansowych nie będę wnikać, bo to już też mówiłem w omówieniu i chyba już wszystko powiedziałem, ludziska. Chyba już tyle, tylko tak szybko sprawdzę, czy ja o czymś może zapomniałem, czy ja już wszystko zaprezentowałem, ale chyba raczej wszystko, bo nie widzę, żeby tutaj cokolwiek już było nowego do przekazania. Czy coś może zostało dodane? No nie jestem pewny, żeby to coś doszło. A nie, czekajcie, no widzicie, dobrze, że kurczę, warto było sprawdzić. Będzie nowy wygląd questów, tak jak widzicie. Nie wiadomo jak z tymi czaszkami, bo widzę, że ich się akurat trafiły, ale nie wiem, czy będzie teraz nieco mniej, bo normalnie było 3, a teraz przecież będzie jedno z dwoma. Kolejna jakaś informacja, którą nie podali. Sklepu Bounty na pewno tutaj się nic niewiele zmieni. Zadania, profil. Czy coś tu będzie ciekawego? Zobaczmy sobie, czy tutaj... O, nie, czy tutaj lekko nie zmienili, ale może... Jest oczywiście nowy obrazek przy zamarzniętych strażnikach. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. No też nic nie ma, czyli nie ma na razie nic tutaj w spoilerach. Chyba tyle, nie ma tu już więcej już do zaprezentowania. Już tak sprawdzę na pewności, czy tu coś się nie pozmieniało, ale chyba raczej nie. To tyle jak na ten przegląd patcha. No tym razem krótszy, bardzo mnie to cieszy, bo jednak te przygody różnie bywały, były raz długie, raz krótkie, ale tyle jak to było. I kurczę, ja wam powiem, że jak na ten patch, nawet jak na krótki ten przegląd, mi się ogólnie i tak spodobał. Balansy już wszystko powiedziałem też w omówieniu. Battle Pass, Wory oczywiście też zobaczymy, bo to chyba będzie najbardziej nas też interesowało. Na pewno też odświeżona mapa, którą też sobie zobaczymy. To wszystko. No, poza tym, że te wszystkie z Battle Passa skiny będziemy sobie później to jakoś w innej formie to robili niż to, co ludzie wyczekacie już z poprzednich Battle Passów, a oczywiście tego nie zrobiłem. Dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie ten patch, ogólnie cały przegląd, co wam się spodobało, co mniej. No i to, co mówiłem na początku, jeżeli dajecie łapkę w dół, dajcie znać chociażby dlaczego. No i cóż, zapraszam was na streamy. Będziemy na pewno testowali patcha, jak tylko będzie możliwe. No i wszystko, co już powiedziałem odnośnie kiedy, co i jak, to po prostu sobie nadróbcie. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać też w komentarzach i wszystkie błędy, informacje na Paladins Poland są podawane. Więc zapraszam. No i cóż, to tyle. Trzymajcie się mocno. Na razie i cześć.